Cześć, witajcie, mamy piąteczek, czas zacząć kolejny odcinek programu cyklicznego i na dachu wieżowca Polsatu wylądował właśnie helikopter, w którego wyszedł Mariusz Szczygieł, nie, to jestem po prostu ja, Tomek i zaczynamy kolejny odcinek, w którym podrzucę wam parę kolarskich newsów, a zaczynamy od tego, że no niestety pod naporem koronawirusa musieliśmy obejść się smakiem i nie zobaczymy zmagań kolarzy we Włoszech ani na wyścigu Tirreno Adriatico, ani na tym, który miał być teraz, czyli na Stade Bianche, ani też na Milan San Remo. I co gorsza, wszystkie imprezy sportowe aż do 13 kwietnia będą odwołane we Włoszech i w związku z tym też kilka imprez MTB się nie odbędzie, między innymi chyba Puchar Włoch, z tego co kojarzę, i maraton nad Gardą. Także jeśli mieliście plan tam startować, to niestety, ale musicie zmienić swoje plany i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało dalej. Bo możliwe też, że w innych krajach będą te imprezy sportowe odwoływane. No, nie chciałbym, żeby tak się stało, ale też nie chciałbym, żeby ta choroba się jakoś mocniej rozprzestrzeniała, więc trzymajmy mocno kciuki, żebyśmy mogli się w tej Europie w tym sezonie trochę pościgać. No, a jeśli chodzi o ściganie, to przechodzimy szybko do kolejnych tematów, bo w ten weekend będzie kilka okazji ku temu, żeby zawodnicy z tych topów się mogli ze sobą pościgać i tak Cross Racing Team, czyli Maja Włoszczowska i Sergio Montecon Gutierrez będą startowali w Pucharze Portugalii Cross Country, a z kolei zawodnicy Volkswagen Samochody Dostawcze, czyli Marek Konwa, Filip Helta i Ola Podgórska będą startowali w Copa Catalana w Hiszpanii i liczymy w związku z tym na kolejne punkty do klasyfikacji olimpijskiej. No, oby wam ta nóżka podawała i życzę wam jak najlepszych wyników na tych wyścigach. Kolejny news taki bardziej sprzętowy i bardziej taki, z którego możecie mieć jakąś ciekawą korzyść. Pisałem ostatnio o nowej kolekcji butów Shimano, ale to jest gdzieś tam taki poboczny news, warto sobie te buty obejrzeć. Link będzie w opisie filmu, ale ważniejsza informacja jest taka, żebyście sobie weszli na stronę shimano-buty.pl, bo tam są zasady konkursów, a w tym konkursie można zgarnąć no całkiem spoko nagrodę, bo nagrodą główną jest 5000 zł do wykorzystania na zakup roweru cross. A za te pieniądze można już mieć całkiem dobry rower, więc jeśli macie w planach kupno butów albo myśleliście o wymianie butów, no to warto pomyśleć właśnie o butach Shimano, bo kiedy kupicie buty Shimano, to właśnie macie okazję wygrać te 5000 zł. Smaczny kąsek, do dzieła. Jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że będzie ruszał Puchar Świata na rowerach elektrycznych i właśnie w ten weekend będzie pierwsza okazja, by zobaczyć zmagania właśnie na elektrykach w Pucharze Świata. I pierwszą miejscówką, w której będą się ścigali zawodnicy na rowerach elektrycznych, będzie Monaco, czyli no tak może być lekko fancy. Zobaczymy, jaka będzie trasa na te rowery. Mam nadzieję, że będzie można gdzieś jakąś relację zobaczyć. Myślę, że w tym celu powinniście śledzić grupę kolarską mtbxc.pl i tam na pewno Paweł albo ja, jeśli znajdziemy, to podrzucimy jakiś link do tej relacji. Będzie też już trochę ścigania w kraju, ale o tym też możecie przeczytać na stronie naszej, na mtbxc.pl, bo jest już dostępny tak zwany plan na weekend. Także zaglądajcie tam. A na dzisiaj to wszystko. Ja wam życzę tego, żeby nie padało u was w weekend tak jak pada u mnie, żebyście mogli sobie pojeździć. A po weekendzie wracamy z kolejnymi odcinkami programu cyklicznego. W niedzielę wieczorem jeszcze oczekujcie małej pogadanki sprzętowej albo takiej ogólnokolarskiej. Dzisiaj wam dziękuję serdecznie za uwagę, no i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, na razie, cześć!